z nas nie marzył o tym, żeby mieć shotguna. W związku z tym dzisiaj recenzja CM352 z rozkładaną metalową kolbą. W zestawie otrzymujemy instrukcję, szybką ładowarkę, jeden shells mieszczący 30 kulek, co pozwala na oddanie 10 strzałów, oraz oczywiście samą replikę. CM352 wykonany jest z polimeru i metalu. Body, dźwignia przeładowania, rączka wykonane są z polimeru, lufa oraz rozkładana kolba wykonana jest z metalu. Shotgunem możemy operować na dwa sposoby. Ze złożoną kolbą, wtedy mamy dość krótką replikę do działań w pomieszczeniach, lub jeżeli chcemy ostrzeliwać cele na dalszym dystansie i potrzebujemy większej stabilizacji, wtedy po prostu rozkładamy kolbę i mamy naprawdę kawał repliki. Rozłożenie kolby następuje po zwolnieniu zabezpieczenia, które oczywiście również zabezpiecza przed samoczynnym złożeniem kolby. Shells, który dostajemy w zestawie, ładujemy 30 kulkami, co pozwala na oddanie 10 strzałów. Shellsy ładujemy oczywiście pojedynczo. Dostęp do komory ładowania uzyskujemy poprzez naciśnięcie tego zwalniacza. Do środka wkładamy shellsa i po zatrzaśnięciu replika jest gotowa do strzelania. Wyjmowanie shellsa, tak samo zwalniacz i shells wyskakuje. Jeśli mamy już załadowanego shellsa, wtedy wystarczy przeładować i 3 kulki trafiły w tej chwili do komory. Są gotowe do tego, aby opuścić lufę i trafić w nieprzyjaciela. Przed oddaniem strzału należy zwolnić bezpiecznik, który blokuje w tej chwili możliwość oddania strzału. Czyli palcem, który opieramy na spuście, przesuwamy zabezpieczenie i możemy oddawać strzał. Jeżeli nie zdecydujemy się na oddanie strzału, możemy ponownie zabezpieczyć replikę. Stylistyka CM352 przypomina shotguny z różnego rodzaju filmów akcji, takich choćby jak Terminator. W związku z tym naprawdę sprzęt robi bardzo fajne wrażenie. Uchwyt jest dość ergonomiczny, pokryty dodatkowo powierzchniami antyślizgowymi, w związku z tym nieważne, czy będziemy operować ręką, czy ręką w rękawiczce, tu nie powinno nam się specjalnie nic przesuwać. Replika wyposażona jest również w dwa uchwyty pozwalające na zamontowanie pasa nośnego. Ten widok cieszy każdego posiadacza shotguna, bowiem nasz przeciwnik będzie rażony nie jedną, a 3 kulkami. Tego typu replika oczywiście najlepiej sprawdzi się w rozgrywkach typu CQB lub mount, ponieważ w terenie zielonym oczywiście zasięg takiej repliki jest mocno ograniczony. Ale jeżeli bawimy się dużo w CQB, to ten sprzęt naprawdę może dać nam dużo satysfakcji, ponieważ nie dość, że ma fajny wygląd i parę punktów do lansu nam dodaje, to oprócz tego możemy nim dość skutecznie razić przeciwnika. No i pamiętajmy, że zawsze z naszej lufy wlatują 3 pociski, a nie 1. Shotgun oczywiście nie posiada żadnych przyrządów celowniczych, w związku z tym strzelamy trochę na wyczucie, no ale 3 kulki dają nam pewną przewagę. Sprawdźmy teraz, jak CM352 poradzi sobie w standardowym teście na 10 metrów. Jakość wykonania jest poprawna. Wiadomo, że jest to sprzęt ze średniej półki,
wykonany w większości z plastiku, ale myślę, że jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z shotgunami, to jest to chyba jeden z najfajniejszych modeli, jakie można otrzymać w tej chwili na rynku za bardzo rozsądne pieniądze.